A my łączymy się z panem doktorem Jerzym Targalskim, politologiem i ekspertem do spraw służb specjalnych. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przywódca włoskiej opozycji Matteo Salvini chce przyspieszonych wyborów. Wczoraj było dość dużo na ten temat w mediach. Dlaczego chce tych wyborów i czy to jest w ogóle możliwe? No to, że chce, to jest oczywiste, dlatego że uważa, że będzie mógł oskarżyć rząd za skutki, jakie pandemia przybrała w kraju, a czy to i w związku z tym oczywiście uzyskać dobry wynik wyborczy, a czy to jest możliwe, no to zależy od tego, czy rząd upadnie, czy nie. Jeżeli rząd nie upadnie, a nie wygląda na to, żeby upadł, no to wtedy jest to niemożliwe. To tylko w wypadku, gdyby doszło do załamania się obecnego rządu. Ale czy może dojść do załamania obecnego rządu? Przypomnijmy, że we Włoszech pojawiły się protesty, które w ogóle negują istnienie koronawirusa i uważają, że to jest zabieg rządu po to, żeby przykryć kryzys gospodarczy i że w ogóle koronawirusa nie ma. Już dochodzi nawet do tak absurdalnych protestów. Czy to może zaszkodzić rządowi włoskiemu? To oczywiście może zaszkodzić, ale problem polega na tym, że na razie te protesty są słabe. Te protesty musiałyby wstrząsnąć całym krajem, żeby zmusić rząd do ustępstw i do rozpisania przed terminem nowych wyborów. W tej chwili rozstrzyga się sprawa Nord Stream 2 i pojawia się pytanie, co dalej? Bo przypomnijmy, że chociażby Komersant napisał, że projekt może zamienić się w ruinę i kogo oskarża? Przede wszystkim Polskę. W Komersancie czytamy, że przyczynią się do tego nie tylko planowane sankcje przez Stany Zjednoczone, ale dyrektywa gazowa znowelizowana między innymi dzięki staraniom Polski. To znaczy, prawda wygląda w ten sposób, że właśnie Bundesnetzagentur wydała decyzję, iż Nord Stream 2 w odróżnieniu od Nord Stream 1 nie będzie wyłączony od tak zwanej dyrektywy unijnej, ponieważ nie została jego budowa zakończona przed 23 maja 2019 roku. Otóż dyrektywa unijna mówi, że ta sama firma nie może dostarczać gazu i sprzedawać gaz. Co by oznaczało, że Nord Stream 2 musiałby przejść pod zarząd międzynarodowy, pod jakiś inny zarząd niż Gazpromu, bo jeżeli Gazprom sprzedaje gaz, to nie może jednocześnie być operatorem gazociągu, który ten gaz dostarcza. I drugi punkt, że taki gazociąg musi być dostępny dla wszystkich, którzy zapłacą oczywiście za przetransportowanie tego gazu. Więc w tym sensie, gdyby Nord Stream 2 dokończyć, no to rzeczywiście byłyby duże, Gazprom miałby duże kłopoty, no ale zawsze mógłby jakiś zarząd międzynarodowy stworzyć. To nie jest rzecz niewykonalna. Natomiast ważne jest, że po pierwsze Amerykanie zapowiedzieli kolejne sankcje dla firm, które by korzystały z gazu transportowanego Nord Stream 2. No i jak na razie Rosjanie jednak nie są w stanie sami tego dokończyć, mimo że tam ich okręt już, nasz statek, który specjalizuje się w kładzeniu rur, dopływa. I niby to wszystko ma być załatwione, ale nie wygląda na to, żeby było załatwione, więc w tej chwili sytuacja jest taka, że koszty budowy Nord Stream 2 nie zwrócą się i ta inwestycja nie jest opłacalna. Panie doktorze, przez ostatnie dni obserwujemy w mediach, również w mediach społecznościowych, rozruchy i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. Czy te rozruchy są skierowane przeciwko Donaldowi Trumpowi? Myślę o Stanach Zjednoczonych, bo trudno sklasyfikować źródło i cel przede wszystkim protestów w Europie. Jak to pana zdaniem wygląda? No dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że chodzi o to, żeby uniemożliwić zwycięstwo wyborcze Trumpa w wyborach prezydenckich. Natomiast to, co się dzieje w Europie, to jest tylko taki odprysk propagandowy.
ale główny plac boju jest w Stanach Zjednoczonych. Panie doktorze, były informacje nie do końca potwierdzone o tym, że zostaną przerzuceni żołnierze amerykańscy z Niemiec do Polski, między innymi do Polski. Czy pana zdaniem rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że żołnierze zostaną przeniesieni do Polski, żołnierze Stanów Zjednoczonych, czy jest to nie wiadomo, niepotwierdzona informacja i wzięła się nie wiadomo skąd? No, na razie to nie wiadomo, dlatego że przecież ja przypominam, że miał być zwiększony kontyngent amerykański o 1000 żołnierzy i dotychczas zwiększony nie został, bo gdyby został, to byśmy o tym słyszeli. Czyli gdyby ten 1000 żołnierzy został przerzucony do Polski, to nie zmieniłoby to sytuacji wobec stosunku do tych zapowiedzi. Tutaj są trzy pytania. Po pierwsze, czy rzeczywiście zostaną wycofani z Niemiec, czy tylko to jest forma nacisku Trumpa na Angelę Merkel w związku z tym, że konflikt amerykańsko-niemiecki się zaostrza. Po drugie, jeżeli zostaną wycofane te 9,5 tysiąca, czy nawet troszkę więcej, to pytanie jest takie, dokąd oni powędrują, bo jeżeli wycofane będzie 9,5, a do Polski powędruje tylko 1000, no to nastąpi w sumie zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie, co jest niekorzystne oczywiście i co jest takim ukłonem wobec Rosji. Dopiero gdyby, powiedzmy, jakaś większa liczba, na przykład połowa z tych 9,5 tysiąca powędrowała do Polski, no to by oznaczało, że nasz sojusz ma charakter poważny, że Ameryka nie traktuje nas tylko jako taki instrument nacisku na Niemcy, ale jako naprawdę poważnego sojusznika. To by zmieniło w ogóle sytuację strategiczną w Europie. A jest jeszcze jedna sprawa, to jest kwestia broni atomowej, która jest przecież w Niemczech. Gdyby ta broń powędrowała do Polski, no to naprawdę byłaby sytuacja strategiczna w Europie całkowicie zmieniona. Na naszą korzyść. Ale czy jest to w ogóle możliwe, panie doktorze, żeby coś takiego się stało? Wszystko jest możliwe. To są tylko nie. W tej chwili. Tego, jak Amerykanie traktują Polskę, czy jako coś poważnego, czy jako coś przejściowego. Więc oczywiście jest możliwe, dlatego że jak mogą tam składować broń, to w ramach tak zwanego nuclear sharing mogą to robić również w Polsce. Robią to dotychczas w Turcji, prawda? Była mowa o tym, że trzeba te głowice z Turcji zabrać. Nie wiadomo, czy w końcu zostały zabrane, czy nie. Więc wszystko jest możliwe. To jest tylko kwestia tego, jaka opcja zwycięży w Ameryce. I na tym musimy kończyć, panie doktorze. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Państwa i moim gościem był pan dr Jerzy Targalski, politolog, specjalista do spraw służb specjalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.